zebrane, uporządkowane jeszcze nagranie, montaż i 2 września słyszymy się w audycji OSS, Okiem Służb Specjalnych, podcast tylko dla Ciebie, szpiegu.pl. Cześć! Wczoraj wpadła mi w ręce świetna książka i już dziś ją Wam polecam. Zwrotnice dziejów. Alternatywna historia Polski. Co by było gdyby? Świetny eksperyment myślowy. Serdecznie polecam, szpiegu.pl. Cześć! To samo co rozmowa werbunkowa. Werbunek to bardzo skomplikowany proces, a rozmowa jest tylko jednym z jego elementów, nawet nie kończącym ten proces. Szpiegul.pl. Cześć. I jest taka książka. Wywiad i kontrwywiad w Polsce w procesie przemian systemowych 1989-2007. Serdecznie polecam szpiegu.pl. Cześć! Dziś publikuję nowy odcinek audycji Okiem Służb Specjalnych. To podcast dla Ciebie. Dzisiaj typ Archeo. Serdecznie Cię zapraszam. Nie przegap. Szpiegul.pl. Cześć! Zająć się TSCM, czyli kontrinwigilacją, trzeba najpierw poznać dobrze metody, środki i zasady inwigilacji osobowej i technicznej. Szpiegu.pl. Cześć. J'accuse, czyli oskarżam. Oficer i szpieg, film z 2019 roku, Roman Polański. Film o tak zwanej aferze Dreyfusa, o tym jak niewinnego człowieka wrabia się w szpiegostwo. Polecam. Szpiegu.pl. Cześć. Czerniawski, Polak, który oszukał Hitlera, jeden z największych wywiadowców, bohaterów II wojny światowej. Książka i program Bogusława Wołoszeńskiego, Tajna gra. Serdecznie polecam, szpiegul.pl. Cześć! Perlustracja to nieco staromodne określenie oznaczające po prostu kontrolę korespondencji. Między innymi o tym będę mówił w jutrzejszym odcinku OSS, o tym jak ochranka pracowała. Serdecznie zapraszam na podcast, szpiegul.pl. Cześć! Handlarze dusz. Rzecz wcale nie o marketingu, a o mrocznych sekretach naszego współczesnego świata. Serdecznie polecam, szpiegul.pl. Cześć! Śmietnikologia to bardzo skuteczna metoda zbierania danych wywiadowczych, a w zasadzie danych szpiegowskich, ponieważ szpiegostwo gospodarcze na tym się właśnie opiera nie tylko, ale bardzo. Szpiegul.pl. Cześć!